Waszczowskiego z panem marszałkiem na czele. Szanowni przedstawiciele władz samorządowych, naszego kochanego, przepięknego Sosnowca z panem prezydentem na czele. Przedstawiciele służb mundurowych, szanowni drodzy strażacy, hutnicy wraz z rodzinami, umiłowani w Chrystusie Panu. Oddaliśmy dzisiaj na początku tych naszych uroczystości cześć i hołd i uczynimy to różne stany świętemu Florianowi, który nie tylko, że na strażaków i ilu z nieba łaskawy bogiem spogląda, ale także na całą naszą wspólnotę parafia, bowiem ta parafia została jej zawieszona. I przy okazji tych dzisiejszych naszych uroczystości, które odbywają się w stulecie odzyskania niepodległości przez naszą ukochaną ojczyznę, chciałbym, aby to nasze ustowe rozważanie skupiło się na tym skarbie, którym na imię Polska. Może jeden z nas stawia sobie pytanie, czemu Kościół wymaga miłości do ojczyzny? Kto mnie zada z trudu, z poświęcenia, z tego, co czynię dla Polski, będzie rozliczał? Przed kim będę musiał zdać sprawę? Chciałbym, aby w tych naszych rozważaniach przewodnikiem dzisiaj był wielki patriota, wspaniały Polak, święty Jan Paweł II. On mówił w ten sposób. Teraz ojczyzna łączy się z pojęciem i rzeczywistością ojca. Ojczyzna to poniekąd to samo, co ojcowizna, czyli zasób dóbr, które otrzymaliśmy w dziedzictwie po ojca. Ojczyzna więc to jest dziedzictwo, a równocześnie jest to wynikający z tego dziedzictwa stan posiadany. Tym również ziemi, terytorium, ale jeszcze bardziej wartości, treści duchowych, jakie składają się na kulturę danego narodu. Papież zwraca uwagę, mówi: człowieku, otrzymałeś dobra, nie tylko materialne, ale także duchowe. Skąd one pochodzą? A to jest owoc trudu, poświęcenia, bardzo ciężkiej pracy, kochu twojego ojca, twojej matki. A wiemy dobrze, że jak ktoś te dobra szanuje, to okazuje jednocześnie szacunek temu, który je ofiarował, który dał, który pozostawił dla ciebie. I w ten sposób, kochani, idziemy do czwartego przykazania. Czci ojca swego i matkę swoją. Miłość do ojczyzny jest obowiązkiem wynikającym z woli Boga Wszechmogącego, wynikającym z czwartego przykazania. Nasi rodzice otrzymali to dziedzictwo, ten skarb od ich rodziców, czyli od naszych dziadków, a oni od pradziadków, od dziadów naszych, którzy przekazali nam tę rzeczywistość, ten stan posiadania i te wartości duchowe. I to Pan nas będzie rozliczał z tego, czy ojczyznę tutaj na ziemi kochaliśmy. Co dla nich zrobiliśmy? Czy przypadkiem jej nie zaniedbywaliśmy, bowiem to on dał nam wszystkim przykazanie czci ojca swego i matkę swoją. Zobaczcie, kochani, że to słowo czci więcej znaczy niż słowo. Czci ojca swego i matkę swoją. Więc trzeba będzie nam zdać rachunek z tego, jak wobec tej naszej kochanej Polski postępowaliśmy. I papież dalej sumuje swoje rozważania. Mówi tak. Ojczyzna jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli, jako taka jest też wielkim obowiązkiem. Analiza dziejów dawniejszych i współczesnych dowodzi, że Polacy mieli odwagę, nawet w stopniu heroicznym, dzięki której potrafili.
ale myślimy też o tych, którzy bronią swojej ojczyzny, wiele wycierpieli, którzy byli nie tylko deportowani, ale pozbawiani majątków, zsyłani na daleką Syberię, którzy dla tej ojczyzny znosili głód, niewygody, cierpienie, a którzy już odeszli do Pana. I pytamy się, co teraz dla tych bohaterów, jako wyraz naszej wdzięczności możemy uczynić. I tu odwołam się do doświadczenia, jakie miała, jakie przeżyła święta siostra Faustyna, wielka patriotka. Ile ona dla Polski uczyniła w tych trudnych czasach, kiedy wielkimi krokami zbliżała się do granic naszej ojczyzny, wielka tragedia, jaką była II wojna światowa. Ta siostra opisuje, kiedy siostra zadała pytanie Panu Jezusowi, mówi, za kogo mam się modlić? Pan Jezus mówi, modlić. Następnej nocy Pan odprowadził mnie do czysta. Duszę czystą cierpiąc. Ona widzi ten świat, który dla nas jest zakryty, objawy tajemnicą. Kiedy wróciła z tego miejsca, gdzie dusze oczyszczają się, czekając na to, ażeby wejść do nieba, nie tak wiem, za kogo się mam modlić, za znanych. Oni już sobie nie mogą pomóc. Urodzili się od nich tak, ale mówi, tylko my możemy pomóc. I dzisiaj powinniśmy sobie z okazji także stulecia odzyskania niepodległości przez nas. Kraj, naszą ojczyznę, pokazać wdzięczność naszym bohaterom poprzez modlitwę, poprzez zamawiane msze święte, poprzez umartwienia, wyrzeczenia, które Bogu ofiaruje za naszych bohaterów. Dzisiaj wydaje się, że mamy tę wolność naszą zabezpieczoną i pytamy się, no i co teraz? Skoro może Pan nie wymaga od nas tych czynów heroicznych, co mamy czynić dla naszej ojczyzny? Historia pokazuje, że my Polacy potrafiliśmy bronić Polski, nawet za cenę życia. Ale gorzej jest w czasach pokoju, dobrobytu. Kiedy ojczyzna wymaga naszej solidnej, uczciwej, rzetelnej pracy na stanowisku, które zajmuje czy to za biurkiem, czy to w polu, czy to może w fabryce, w kopalni, w hucie. I tu jest gorzej. W tych czasach pokoju ojczyzna wymaga wytężonej pracy. Wymaga także tego, co święty Jan Paweł II nazywał człowieka w sumieniu. Czyli takiego, który jasno powie, to jest dobra, to jest zło, nie miesza tych pojęć. Nie myli zło sobie zwalczy, a dobro odnaczy. Takich ludzi dzisiaj nasza kochana Polska potrzebuje. Idźmy dalej. Święty Jan Paweł II przestrzega jednak nas Polaków przed pewnymi postawami, które grożą sobie niebezpieczne dla dobrobytu, dla szczęścia, dla pomyślności Polski. I mówi tak. W niektórych okresach nie można było dostrzec gotowości do ofiary, jakiej wymagało wprowadzenie w życie wartości ideałów związanych z swoim się ojczyzną. Były to te momenty, w których, i zaczyna wymieniać Pan, prywatnie. Oraz tradycyjnie polskie indywidualnie dawało sobie znać jako przeszkodę. O co papieżowi chodzi? Co nam wypomina? Przeczył przez trzech. W słowniku czytamy tak prywatnie. Troska o własne interesy kosztem dobra i publicznego. Skąd by to znamy? Czy to jest historii? A może z współczesnością? Idźmy dalej. Indywidualizm, o którym mówi ten tradycyjny polski indywidualizm. Cóż to znaczy?
patriota, święty Jan Paweł II, na jedną jeszcze ważną rzecz, która wydaje się, że w tych naszych czasach jest bardzo aktualna. Wydaje się, że niektórzy mylą zdrowy patriotyzm z formą nacjonalizmu, bardzo szkodliwej. I mówił kiedyś tak, to dzisiaj narodów zjednoczony nasz wielki pan. Musimy wyjaśnić zasadnicze różnice pomiędzy niezdrową formą nacjonalizmu, który już pogardy dla innych narodów i kultur, a patriotyzmem, który jest właściwą miłością własnego kraju. Prawdziwy patriotyzm nigdy nie stara się dążyć do dobrobytu własnego narodu kosztem innych. Szanujmy więc sprawę jego człowieka, jego tradycji, jego zwyczaje. Nigdy nie starajmy się wzbogacić, chociaż może to by była najkrótsza droga, jak się nam wydaje, kosztem drugiego człowieka, kosztem wyzysku, pogardy dla innego. Ale pamiętajmy też o tym, że ci, którzy do tej naszej ukochanej ojczyzny przybywają, to winni szanować nasze prawa, nasze zwyczaje, nasze tradycje. Jeżeli chcą tutaj z nami mieszkać, to muszą nas szanować. Nie to by za przyczyną świętego Floriana wszystkim stanom błogosławi, aby ta nasza ukochana ojczyzna wzrastała w szczęściu, pomyślności i dobrobycie, i aby każdemu z Polaków